Dzień dobry. To jest kudeczka, proszę Państwa. To kudeczkę tak się zapina. O, jest zamknięta, proszę Państwa. Kudeczkę się otwiera. Pyk. I jest otwarta. Pyk. I jest zamknięta, wyjęta. Nie da się tego otworzyć. Oczywiście się tego nie da otworzyć, ale no niestety, no. Jeżeli się da otworzyć, to trzeba mieć do tego kluczyk. A żeby mieć kluczyk, to trzeba mieć kluczyk, nie? No, żeby to mieli kluczyk i otworzyć, proszę Państwa. O, proszę bardzo, kłódka jest, kłódka jest, o, proszę Państwa, zamknięta. I teraz, proszę Państwa, agnetnuta do tej kuteczki. Proszę Państwa, tu Sebastian Przybyszewski. Już nie będę mówił Przybyszewski, Prepreski. Wypowiedziałem się na ten temat, dziękuję bardzo, do widzenia, pa. Dzięki. Teraz na inny temat. To jest kłódka, a do niej anegdota jest taka, że obecnie przy tak zwanym systemie wyborów ludzkich, jakże komu jesteśmy wolnym obywatelstwem tego kraju, wyborem naszym w przyszłych wyborach, powinna być partia, która ewidentnie zamknie temat PiS-u. Na kuteczkę. Oczywiście partią tą nie może być zdecydowanie partia PO. Partia PiS i inne partie podlegające PiS-owi lub PO. To ma być partia, proszę Państwa, gdzie obywatel będzie traktowany godnie z jego życiem, godnie życiowo, gdzie powiedzą inflacji nie, powiedzą korupcji nie, gdzie powiedzą całej tej makulaturze, czyli temu tak zwanemu, powiedzmy sobie, jakby to nazwać, papierologii. Nie. Oczywiście skrócić złodziejstwo w ZUS-ie, w Izbie Skarbowej, w FNZ-cie, złodziejstwo w KAS-ie, czyli tak zwanym Banku Narodowym, bo tam też kradną z podatków na swojej manony. Po prostu, żeby ta przyszła partia, która będzie w tych następnych wyborach wybierana, żeby miała na celu, powiedzmy sobie, kłódkę i klucz do tego, żeby PiS i PO nie doszło do władzy, ani nie doszło do władzy takie ścierwo, jak Kaczyński i Tusk. Proste. Żeby nie doszło do władzy coś, co się nazywa typowym obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. No. To tylko na temat tej anegdoty do tej kłódki, bo to, ta kłódka to jest jeden wielki rząd, który powinien być, za przeproszeniem, zamknięty w więzieniu, a klucz wyrzucony w pizdu i niech se radzą. Tylko tyle na ten temat, do tej kłódki anegdoty. Druga część tego filmiku będzie na ten temat, że nie wszyscy w tym kraju,
powiedzmy sobie, są miłośnikami polityki świeckiej, jak i polityki rządzących. Czyli nie wszyscy są za księżami i nie wszyscy są też za politykami. Ani za urzędnikami, ani za tym. I też powiedzmy sobie szczerze, są ludzie, którzy po prostu mają uraz psychiczny do księży, polityków, policji, FNZ-u i w ogóle do tych skurwysynów jebanych. Wiadomo. I dlatego są tacy ludzie jak ja, którzy się nazywają apolityczni i a miłośnicy Kościoła, którzy nie lubią tego tematu i nie chcą go drążyć i nie mają prawa drążyć i nie będą drążyć tego tematu i nie będą, kurwa, na nich zapierdalać za przeproszeniem, żeby potem usłyszeć, że jego mamusia, tatuś, czy babcia, czy dziadek, czy fifiu, fafa, musiał iść do piachu za, przypuśćmy, 7000 zł. Przepraszam bardzo, od kiedy w cywilizowanym świecie, pochówek ma kosztować 7000 zł. Czy tam 8000, czy 9000, czy 10000, czy 15000. Bo według mnie na polski chłopski rozum, to powinien wziąć flaszkę, postawić komuś, kto obsługuje koparkę, kazać mu wykopać dół na 3 metry głębokości, prostokącik o długości 2 metrów, szerokości metra, też 2 metrów, prostokącik taki. Znaczy się nie kwadrat, a prostokąt taki. I napisać na taką informację, że w tym miejscu będzie pochówek za jakieś 50 lat. Proszę tego nie tykać. Koniec tematu. I za nie jakąś stówę, kurka wodna i flaszkę można mieć, kurwa, grób pod samym blokiem. Nawet pod samym, kurwa, tym. Gościa ci zakopie, postawi ci krzyż, dziękuję bardzo, do widzenia, a nie jakiemuś chujowi, kurwa, za fajca, za twierdzenie jakiemuś, kurwa, pierdolonemu, kurwa, agnetotyk, biblik, szukanie pierdolonych, kurwa, farmazonów, słuchanie tego. Ja jestem przeciwny takiemu, kurwa, procedurowi, takiej procedurze i tyle. Nie chcę, kurwa, księżulka, kurwa, zarabia, idą do roboty fizycznej, ich zapierdalają, a nie, kurwa, za posługę 1000 zł. O, taki chuj, kurwa. Za co? Za gadanie, za klepanie tym ryjem pierdolonym, tak? Tak jak ja teraz, do was. Pierdolę od rzeczy, farmazony pierdolę, bajeczki, kurwa, figu-migu, nie? A co oni, kurwa, umieją? Czy oni kiedy, kurwa, wziął, kurwa, łopatę czy kilo, kurwa, do ręki, czy, kurwa, jakąś, kurwa, bosza, czy jakiegoś, kurwa, nie wiem, zrzaszkę, kurwa, jebnęli, kurwa, i ten? Odcięli, kurwa, kątownik, nauczyli się kątownik ciąć, albo, kurwa, kłaść, kurwa, frędzle, albo, kurwa, kłaść te kafelki? Widział ktoś księdza, który, kurwa, haruje na budowie, albo, kurwa, zapierdala z łopatą przy rowach? Bo ja nie. No to niech idzie, kurwa, i porobi. Po 8 godzin dziennie, kurwa, 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku, prócz niedzieli i soboty. Zobaczymy, czy on, kurwa, wytrzyma przy brukarzu, przy spawaniu, przy malowaniu proszkowym, przy malowaniu lakierniczym. Czy on, kurwa, wytrzyma, kurwa, przy śrutowaniu, czy tam, kurwa, nie wiem, no, przy hydraulice.
I zapierdala, kurwa, do normalnej roboty. Na kościół zarabi, na to, na tamto, a nie, kurwa, od prostych ludzi ciągnąć. Takie jest moje zdanie. Niech idą zapierdalać. Skoro ich, kurwa, stać było wcześniej, kurwa, z naszych pieniędzy, bo brali co łaska, kurwa, to teraz niech idą zapierdalać. Niech się to wszystko odwróci o 368 stopni i niech teraz idą sobie, kurwa, tam. Moim zdaniem to jest tak. Tak powinno być. To ksiądz niech idzie zapierdala, to ich polityk idzie zapierdalać, to niech urzędnicy idą zapierdalać, a ja będę, kurwa, se siedział, kurwa, na komputerze napierdalał, kurwa, codziennie po 8 godzin dziennie, kurwa, w tych, kurwa, ich rubryczkach, kurwa, pierdolonych. Programowania, kurwa, jakiego figo mago. To jest dla mnie chore, kurwa. Chore. Niech normalnie idzie do normalnej roboty, gdzie fizycznie się chodzi, zapierdala 8 godzin dziennie, a nie się, kurwa, zasłania jakimiś tam pierdolonymi procedurami, którymi ja, kurwa, prosty człowiek, mam w dupie wyjebane na te procedury zasłane ich, bo nic z nich nie rozumiem i nie wyniucham, kurwa, o co w nich chodzi, bo zazwyczaj ich chodzi o to, żeby oni mieli, kurwa, chuje dobrze, a żebym ja miał, kurwa, najgorzej. Żebym ja miał, kurwa, mną szmatę, jak, kurwa, pierdoloną rozpierdalą po tych. Żebym ja miał, kurwa, źle, a oni żeby mieli, kurwa, dobrze. Takie ich, kurwa, procedury są. Tak samo w tych bankach, kurwa. Czemu, kurwa, bank nie może, kurwa, zablokować komornika w odpowiednim czasie? A zaraz. A to pan zakładał te konto? Z jakim prawem pan, kurwa, idzie do niego? Zaraz. Czemu nie może być tak, żeby, kurwa, komornik, kurwa, dostał w pizdę, kurwa, od banku za to, że zajął komuś, kurwa, konto? Gdzie tu jest, kurwa, prawo za przeproszeniem? To co, według was, bankowców, to komornik przyszedł do was i założył, kurwa, u was konto? Gdzie to masz napisane? Gdzie jest podpisane jego, kurwa, imię i nazwisko? Że to on zakładał te konto na tym banku pierdolonym, co? Masz dowód? Masz udowodnione? Pokaż, kurwa, cfelu jebany. Tak powinno być załatwiony ten temat. Halo, stop. Haltendugen, kurwa. Nie ma tematu. Podpis, kurwa, twój. Masz? Umowa jest spisana z tobą, chuju głupi? Nie? To spierdalaj. Tak powinny być temat załatwiony, a nie, kurwa, wpuszczają tych komorników na konta, robią co chcą, izbę skarbową też. A co? Żeby jak chłop pracujący, uczciwie, zapierdalający, kurwa, z łopatą w kieszeni, kurwa, czy tam z łopatą w ręku, musiał, kurwa, komornikowi dawać? Za co? Za błąd? Nie, kurwa. Tak nie będzie, kurwa. Tak nie powinno być w ogóle w tym państwie. Tak nie powinno być w tych bankach w ogóle, kurwa. To nie jest takie, kurwa, hub-ziub, że dzisiaj już to, kurwa, mogę taka ustawa, że nie może to. Nie, ja rozumiem to wszystko, ale kurwa, nie powinno czegoś takiego być. Jak trzecia osoba może wejść ci na konto, nie informując się o tym nawet, a jak cię informuje bank o tym po fakcie już, to już w tym momencie powinien bank dostać po dupie za to, że puścił tego kogoś na twoje konto, za to, że nie została informacja przydzielona zaraz, przede wszystkim przed wejściem komornika na konto, tylko od razu po fakcie jesteś informowany, że na twoim koncie jest komornik. Noż kurwa, tak, kurwa, się gotuje w środku, że aż kurwica strzela. Dlatego informuję, że takie rzeczy to powinny być wstrzymywane.
zablokowywane automatycznie przed wejściem komornika. Nie, proszę pana, nie ma pana podpisu, kurwa, na umowie z bankiem, nie ma pan, kurwa, założonego konta, nie będzie pan wchodził na te konto. Z jakiej racji ma pan wejść na to konto dłużnika, jeżeli on nie wyraża na to zgody i przede wszystkim nie jest poinformowany o tym, że pan ma prawo mu zająć, kurwa, konto. Nie, proszę pana. Tak nie powinno być. Tak powinno być, tak jak mówię. Po pierwsze, przyjść informacja, że w ciągu tego i tego tygodnia będzie próba zajęcia konta przez komornika. Potem informacja, czy dłużnik pozwala sobie wejść na konto, czy nie. Potem, jeżeli dłużnik pozwoli wejść komornikowi na konto, to wtedy może, kurwa, działać informacja o komorniku, wtedy powinien działać komornik, a nie przez te trzy punkty przeleciał, pyk, zajął mu konto, a ty se rób co chcesz. A ty nie masz tak wtedy na życie, nie masz wtedy na mieszkanie, nie masz wtedy na stancję, nie masz wtedy na własny chleb, bo ci wszystko zapierdoli komornik albo częściowo. To zależy od tego, jakie masz długi i z jakiej przyczyny. Pierdoli, oni mają wyjebane na to, czy ty masz na chleb, czy ty masz gdzie spać. Oni mają wyjebane na to. Ty, kurwa, masz zapłacić i chuj ich to interesuje. Ale jak w drugą stronę idzie, jeżeli ktoś tobie, kurwa, ma zapłacić, to, kurwa, miesiące, lata. Bo przecież, kurwa, nie ma czego. Nie ma kiedy. Nie ma czasu. Bo to, bo tamto, bo samto. Bo procedury, bo po to dobry wygląda. Ale jak ty, kurwa, masz zapłacić, to masz w ciągu 7 dni. Bo inaczej to będzie, kurwa. Ja pierdolę. Kto to, kurwa, wymyślił? Niech se, kurwa, łeb rozpierdoli, to wymyślił. Kurwa, se spałę, kurwa, rozpierdol. Chuju głupi jebany. No albo idzie zgodnie z ludzkim sumieniem i ludzką godnością i szanujesz innych i, kurwa, pozwalasz mu zarobić, odłożyć trochę pieniędzy i żeby ciebie spłacił, niż tylko, kurwa, codziennie, kurwa, wchodzić mu na konto bez jego informacji, bez jego świadomej wiedzy? No to jest, kurwa, złodziejstwo w biały dzień. To jest kradzież, kurwa, jawna kradzież w biały dzień. Czy ty, kurwa, to rozumiesz, człowieku? Takich ludzi to powinno, kurwa, się zamykać w, kurwa, w psychiatryku albo, kurwa, w jakimś, kurwa, pierdolonym, kurwa, izolatce, kurwa, na 3 lata, kurwa, żeby z głodu zdychał, kurwa, chuj jebany. To jest, kurwa, jawna kradzież, kurwa. Tak samo jak jest jawna kradzież w polityce, jak jawna kradzież, kurwa, w ZUS-ie itd., itd. Z jakiej racji ja mam podatki płacić, bulić na tych skurwysynów, jak oni chuja robią, kurwa. Wpierdalają się tam, gdzie nie trzeba, robią, kurwa, z nas mielonkę, a potem, kurwa, dziwnie ciem, kurwa, tak się dzieje. Już dawno powiedziałem, albo bądź anarchistą i pierdol to wszystko i miej, kurwa, w dupie ten, kurwa, system polityczny, jakikolwiek wejdzie, tylko idź do tej pracy i zarabiaj na to, co masz. I na to ciesz się z tego, co ma. Chleb możesz sobie kupić, piwo sobie kupić, ale pierdol tu politykę, pierdol to, co się dzieje na świecie, pierdol to, co się dzieje, kurwa, w tym pierdolonym kraju. Idź do pracy i tylko to cię interesuje. Praca, dom, impreza, a reszta to cię pierdolić. W dupie miej to. Takie jest moje zdanie. Zresztą ja jestem urodzony w 80 roku. Żyłem w latach 90. To było moje dzieciństwo. Ja wiem, że, kurwa, w tamtych czasach nie było tego, co teraz jest, ale
wierzcie mi, żyło się ciut lepiej i łatwiej niż teraz. I miałeś wyjebane na polityków. I miałeś i będziesz miał wyjebane na polityków do końca życia, że się urodziłeś w latach 90. Tak samo w latach 80. To były czasy punk rocka, czasy anarchii i w ogóle. I każdy miał wyjebane. W tamtej czasach doświadczyło tego, kurwa, fajni kumple, koledzy i, kurwa, wódka, piwo. Owszem, tam w niektórych patologiach to może coś więcej niż piwo i wino i papierosy, ale to wiadomo, nie mój klimat, nie moja, ja mnie narkotyki nie rajcują, nigdy nie rajcowały. Wolałem się napierdolić alkoholem, niż kurwa być naćpany tym gównem. Zresztą taki pierdolnięty jestem od urodzenia, więc nie potrzebuję narkotyków, żeby być i gorzej pierdolniętym. Także mówię, według mnie ci wszyscy politycy, księżulka, popierdoleni, ci kurwa ZUS-owcy pierdoleni, ty jebnezowcy, no powinno zniknąć kurwa z tej jebanej Polski. No i być kurwa taka izba zdrowia, gdzie się kurwa nikomu nie płaci. My powinni kurwa za darmo ludzi lecieć. A oni powinni dostawać pieniądze z rządu. No teraz kurwa okulista miliardy by chciał zarabiać, miliony, kurwa, nie miliardy. Dentysta, stomatolog prywatny też miliony by chciał zarabiać, ale kto dzisiaj kurwa stać, żeby zrobić kanałowe leczenie kurwa ósemki z 5 kanałami, gdzie za jeden kanał bierze 200-300 zł, to zależy od cennika kurwa sobie wymyślonego kurwa tam w głowie kurwa jakiegoś stomatologa czy tam kurwa jakiegoś chirurga stomatologa. Nie ma takiej opcji, żeby normalny chlebodawca zwykły, który zarabiał najniższą krajową 3010 zł, w tym brutto powtarzam, w tym zasranym państwie, nie ma opcji, żeby on poszedł do takiego lekarza, bo go nie stać. On musi zapłacić za prąd, za gaz, za wodę, jeszcze za stację, czy tam za pokój, czy tam kurwa, nie wiem, za tam mieszkanie, czy za coś. Żeby na następnym miesiącu kurwa ten, jeszcze przez to, jeszcze za część pieniędzy przeżyć i kupić sobie jedno piwo, chociaż raz w miesiącu, żeby wiedział, że kurwa jakoś żyje godnie. Nie ma. Dlatego ja tak popierdolono zęby. Mam kurwa kilkanaście ubytków, których nie chcę leczyć i nie będę mógł leczyć, bo mnie nie stać na to. I nie mam kiedy iść do tego, do stomatologa. A tym bardziej nie mam kiedy iść do, nawet do urologa, bo powinienem iść, przebadać się USG całej tej jamie brzusznej, plus tam kurde nerkę jedną, drugą, czy się te kamienie nerkowe nie powiększają, czy co, bo mam kamienie nerkowe. Nie stać mnie po prostu i nie mam kiedy iść. A jakby było stać, to bym poszedł, ale bym musiał znaleźć jeszcze na to czas. Proste, logiczne. Osoba ciężko pracująca fizycznie nie ma kiedy, nie ma jak iść. Bo jeżeli coś chce coś załatwić, to zazwyczaj się to dzieje tak od 8 do 15, kochani, albo do 16, a ty zapierdalasz czasami od godziny 15 lub 14 do godziny 22 i nie ma kiedy iść, bo nasza zakład pracy jest oddalony od ciebie o 5 czy 6, 7 czy 12 km, a ty musisz tam dojechać na czas. Czyli musisz wyjść 2 godziny lub godzinę, czasami nawet w niektórych przypadkach 4 godziny wcześniej z domu, żeby dojechać do pracy, przyjechać z pracy z powrotem
tu, to jest godzina już fakt po fakcie i w tym momencie nie masz kiedy, nie masz kiedy iść do stomatologa zwykłego nawet czasu. To jest taki przykład dzisiejszego pracoholizmu. No, przypuśćmy sobie nie pracoholizmu, ale bardziej osoby pracującej, która pracuje normalnie od 14 do 16, a od 16 do 22, albo na przykład tam są te trzy zmianówki, no to wiadomo, od 22 do 6 rano jeszcze jest, nie? Albo od 23 do tej 7 rano, nie? No ale ludźmi, jesteśmy ludźmi, tak? Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w chujowych czasach, przepraszam za bardzo, za słownictwo i w ogóle. Żyję w chujowych czasach i przede wszystkim takie chujowe są czasy, że się w ogóle żygać normalnie chce. A jeszcze na wschodniej stronie granicy jest wojna. Wojna tocząca się z debilem, palantem, kurwa, bo inaczej tego nie nazwał. Jak w XXIII wieku, w XXI wieku, w XXII wieku można, kurwa mać, wywołać wojny, w której się nie ma w ogóle szans, kurwa, wygrać. Jeszcze do tego likwiduje się, jeszcze do tego terroryzuje się ludność cywilną, gdzie armaty walą, kurde, jakieś tam bomby lecą na cywilne domy, gdzie nie ma bytu, kurwa, ani jednego żołnierza, no ludzie, no. To jest, kurwa, jednym słowem morderca i zbrodniarz masowy. Bo według mnie, jeżeli pozwolił, dał rozkaz wyniszczenia jednego narodu, od tako, to jest debil potęgi entej, kurwa. Jeżeli chociaż jedna bomba trafi w, oczywiście w głupią elektrownię atomową i zniszczy ten reaktor niechcący, to już ma skażenie na 60 lat albo na więcej niż 60. A tam wyobraźmy sobie, że tam jest kilkanaście takich, czy tam kilkadziesiąt takich elektrowni atomowych, czy tam jądrowych. No i kurde, ludzie, no przecież te rejony nie będą nawet... Zobaczcie, co się stało po tej katastrofie w Czarnobylu. Czy tam ktoś teraz żyje normalnie? Do dzisiaj jest tam strefa zamknięta, bo jest tak radioaktywna, że się ludzie po prostu po jakimś czasie zaczynają chorować na nowotwory i umierają. Czy to jest, kurwa, normalne? No raczej nie. No i właśnie tego mówię, no. Jeżeli taka bombka by trafiła w reaktor jądrowy, to cała ta, ten rejon wokół tej tak zwanej, tego był skażony do kilkaset lat. Albo i nawet dalej. Nie byłoby tam sensu nawet zamieszkać, bo zaraz po 3-4 latach byś umierał. No tam jest taka radioaktywność, że jego głowa mała. A jeszcze jakby to, kurwa, ludzie by umierali, staliby, lecieliby jak muchy, kurwa. Dlatego mówię, to jest debilizm robić taką wojnę, jak się wie, że tam są takie rzeczy. I oni sobie nie wyobrażają, co może się stać. Może się skażyć cały świat. I tak już jest częściowo skażony tymi różnymi radioaktywnymi pierdołami, bo po Czarnobylu i tych próbach radioaktywnych, jądrowych, to jeszcze bardziej dopierdolą. Także planeta sama z siebie się wkurwi i zacznie atakować. Kataklizmy, jakieś tam, kurwa, huragany, tajfuny, nie tajfuny. Będą takie, kurwa, rzeczy, że
po prostu doprowadzić to do globalnej światowej katastrofy, która doprowadzi do wymierania ludzi, a nie bardziej ich tworzenia. No, dlatego mówię, że najlepiej być sobą, mieć wszystko w dupie, za przeproszeniem, niż wierzyć takim politykom i kurwa rząd polityczny. A ceny to są tak z kosmosu, że niektórzy to kurwa żygać chcą, jak patrzą na te ceny. Dziękuję za wysłuchanie mojej osoby. Może nie wszyscy się z tym zgodzą, może wszyscy mogą mieć olać lub mieć mnie w głębokim poważaniu gdzieś, ale no powiem tak. Jak przezywasz, tak się sam nazywasz. Albo jeszcze inaczej. Ostatni zawsze będą pierwszymi. A pierwsi zawsze będą ostatnimi. A ten się, kto się śmieje, to się śmieje ostatni. Taka jest rzeczywistość. I żyjmy godnie w miarę. Żyjmy i starajmy się żyć godnie w miarę. I być sobą przede wszystkim. A i młodzieży. Młodzieży. Co ja wam mogę powiedzieć? Trzeba było się urodzić kilka dekad wcześniej, żeby zrozumieć moje słowa. Ale co ja tam mogę wiedzieć? Ja tam nic nie wiem, nie chcę wiedzieć, a najlepiej to co z poglądowego się spoglądam na to, co się dzieje wokół mnie, to powiem tylko jedno. I pokażę wam tylko jedną rzecz. Z tego, co ja zauważyłem, z poglądu z mojego światowego, powiem tylko tak. I tyle. No, a co można powiedzieć? No, fakt dokonany. Jak jednym słowem. Sami sobie to zrobiliśmy. Ludzie. Także adios, amigo. Bye bye. Hi hi. Bibi. Hello. Goodbye. Sayonara. Pierdolania. Trzymajcie się zdrowo. Bądź pierdolniętym, uśmiechniętym. Miłego oglądania mojej facjaty. No i tak, no i tak, no tak, tak, no tak, bateria się włączyła.